Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58. Kto dokładnie śledzi tą serię, ten wie, że ostatni odcinek z barda to było swego rodzaju zawieszenie serii, dlatego że ubiliśmy tam wszystko, co chcieliśmy ubić, no i weszliśmy w ten etap stopowania lochów. Poprzedni odcinek był naprawdę bardzo mocny, bo ubiłem masę tych lochów, no i to co najważniejsze, czyli tutaj miasto Intryk w strefie światła oraz tutaj w strefie mroku 10 przeciwnika w 13 piętrze, co pozwoliło nam złapać tego pupilka w wodzie, no i tutaj tego pupilka w mroku, no i właśnie tak jak wam wspomniałem w ostatnim odcinku, zaczęliśmy sobie stopować te lochy, no ale okazało się, że mamy do odblokowania jeszcze jeden loch, który tak naprawdę odblokowałem dosłownie godzinę po nagraniu tamtego odcinka, no i coś tam jeszcze poubijałem, co wam po prostu dzisiaj pokażę, żeby ta seria była dopełniona, no i opowiem wam, jakie są moje plany na tą postać w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, no bo mamy to stopowanie lochów, więc pewnie jeżeli chodzi o odcinki z barda, no to nie będzie się ich za dużo pojawiać, no ale tak czy inaczej zobaczycie sobie, jak ja tutaj to wszystko dalej będę rozwijał. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach, może akurat jeżeli nie wiem, lubicie barda, oglądacie barda, powiedzmy gracie sobie bardem, to możecie napisać, co o nim sądzicie, no bo jednak on już troszkę tutaj w tej gierce jest i pewnie już jakieś tam opinie sobie o nim wyrobiliście. Piszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam. No a my myślę, że możemy powolutku zaczynać. Jeżeli chodzi stricte o barda, to tak. Ostatni odcinek został zakończony, jak dobrze pamiętam, muszę sobie przypomnieć, ale chyba z poziomem 373, no i właśnie okazało się, że w strefie mroku ten loszek, który nazywa się Trzecia Liga Superbohaterów, został właśnie, w sensie możliwość jego odblokowania jest właśnie od 370 poziomu, no i jak my tam, nie wiem, który miałem 367 albo coś takiego, no a na końcu odcinka mieliśmy już 373, no to jednocześnie odblokowaliśmy możliwość odblokowania tego lochu, że tak powiem. No i właśnie po nagraniu odcinka minęło około godzinka, wykopał mi się tutaj gemik, myślałem, że to będzie gemik z kopalni, no okazało się, że poleciał klucz, no i okazało się, że mogę troszkę tych przeciwników tutaj ubić, jak sami widzicie, dlatego że w tym momencie stoję na szóstym, to jest wojownik, na niego już nie miałem jakichś fajnych procentów, no ale pierwszych pięciu ubiłem bez żadnych problemów i teraz wam to popokazuję, zobaczcie, no to było 29 listopada, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy właśnie ten ostatni odcinek z barda z klikania tutaj lochów wam nagrałem, no i to dało mi jeden level. Pamiętamy, że wtedy zakończyłem odcinek, tak jak już powiedziałem, z początkiem 373 poziomu. Natomiast zresztą to będzie tutaj widać, zobaczcie, pierwszy przeciwnik, tego może nie będziemy oglądać, no tutaj pachołki zbiły pół HP, no i my zbiliśmy resztę, drugą połowę, że tak powiem, no i właśnie, mieliśmy 373 level i ubicie tych pięciu przeciwników pozwoliło nam na wbicie 374 levela, więc w sumie powiem wam szczerze, zobaczcie, tutaj w sumie pachołki go w całości pokonały, powiem wam, że nawet lepiej wyszło, dlatego że no, nie wiem, czy ten 375 level, na którym ja zazwyczaj te lochy staram się stopować, nie wiem, czy to nie jest nawet jeszcze troszkę za wcześnie, może jakiś 380 byłby lepszy, no a wtedy tak nam wypadło, że już na 373 byśmy to zaczęli stopować, więc w sumie dobrze wyszło, że ten loch został, w ogóle o nim zapomniałem, nie? Tak to bym sobie oczywiście na odcinku go odblokował i na odcinku jeszcze byśmy go ubili, no ale totalnie o nim zapomniałem, no i przez to zrobiłem to poza odcinkiem, żeby jeszcze ten jeden level docisnąć, żeby tam jeszcze więcej, powiedzmy, z kalendarza dostać exp w przyszłości i tak dalej, no nie? No i właśnie, tutaj ubiliśmy kolejnego, no i mamy jeszcze pochmurniaka i pochmurniak, tu jeszcze był 373 level, no ale ten pochmurniak dał nam właśnie 374 poziom, więc to również wam chciałem pokazać, żeby po prostu nie zapomnieć, żeby, tak jak mówię, tą ciągłość serii sobie na pewno tam utrzymać, żebyście wszystko mieli tak, jak mieć powinniście. Tu jeszcze jakieś portale, to też wam pokazuję. Dobiliśmy wojownika, no troszkę się z nim męczyłem. Potem mieliśmy kogo? Tutaj mieliśmy zwiadowcę, też się z nim trochę męczyłem, mimo że wojownicy i zwiadowcy to nie jest jakiś tam, powiedzmy, no trudny target dla barda, jeżeli chodzi o ten portal. No i wczoraj też nam się tutaj udało wojownika ubić. Możemy sobie w sumie jeszcze machnąć ten portal, który mamy teraz, bo teraz
mamy nowego, dokładnie, teraz mamy nowy portal i Magusia, nowego przeciwnika, o to mi chodziło, no ale właśnie jeżeli chodzi o magów, to Bart akurat jest dość kiepski, chociaż no tutaj pół HP około udało mu się zbić. No i właśnie, stopowanie lochów na Bardzie, co dalej, co ja tutaj zrobiłem w tym czasie od tamtego odcinka? Przede wszystkim zraszowałem sobie przygodomat. Przygodomat, jak widzicie, poziom 15, no i teraz go sobie zbieram. Zobaczymy, ile nam się uda uzbierać do tego poziomu 393. Na pewno nie wypełnię go w całości, nie pójdzie to tak dobrze jak powiedzmy na wojowniku, no ale troszkę tak czy inaczej jeszcze tego przygodomatu sobie tutaj uzupełnimy, więc na tym 393 poziomie troszkę tej awki poodbieram, to w ogóle przede wszystkim. No i tutaj twierdza, w twierdzy teraz zraszowałem twierdzę 20, jak widzicie już ją mam, salkę też pocisnąłem do 17 w tym momencie, bo jak widzicie tych surek troszkę nam brakuje, no ale teraz właśnie lecę akademię. Akademię miałem, nie wiem którą, 10, 11 w tamtym odcinku powiedzmy, no a teraz lecę tą akademię do 20, żeby też jak najszybciej tą 20 sobie wbić, no i żeby też właśnie tą akademię tutaj już odbierać w tym powiedzmy piku expa, bo przypominam, że teraz jesteśmy tak naprawdę no na tej górce expa, gdzie tego expa będziemy dostać najwięcej, no i potem powiedzmy ta górka będzie się gdzieś tak do 400 poziomu utrzymywać, no a potem z każdym kolejnym poziomem już tego expa będzie coraz mniej, więc no należy to zrobić jak najszybciej, no póki co mi się dopiero 14 buduje, ale tutaj troszkę poskipujemy, coś tam podziałamy, no i ta 20 mam nadzieję, że stanie w miarę szybko, no i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o budynki, to na czym mi najbardziej zależało, jak już tu zacząłem stopować te lochy. No i ostatnia rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest oczywiście o akademii już powiedziałem, to jest oczywiście arenka, zarządca areny, ten menedżer areny tak zwany, bo jak widzicie dzisiaj również udało nam się wbić duo Wingintilliony, czyli to jest E70 i jak pewnie pamiętacie, jak śledzicie moje odcinki, no to wiecie, że właśnie na tym E70 mamy ten słynny boost, który bardzo, ale to bardzo przyspiesza nam tą arenkę. No i zwróćcie uwagę, dzisiaj, nie wiem, o 8 rano około zrobiłem sobie, kupiłem sobie kupca, tego 7-dniowego skipa oczywiście, no i potem gdzieś, nie wiem, około godziny 10 chyba zrobiłem reset, dobiłem te duo Wingintilliony, udało mi się ich uzbierać 12, no i minęło od tamtej pory, nie wiem, no 3 godziny, nawet nie, no i mamy już w ofierze tutaj 146 duo Wingintillionów, więc bardzo, ale to bardzo mocno to przyspiesza na tym E70, czyli od 10 duo Wingintillionów właśnie, więc no teraz do tego jest to, myślę, że tydzień, półtora, ja tu też nie będę jakoś tryhard, bo mi jakoś nie zależy na tym, żeby już stopuję lochy, nie? Więc nie zależy mi, żeby jak najszybciej te maksymalne runki dostać, ubrać te maksymalne runki i dalej pocisnąć, tak jak to było na przykład na wojowniku, no bo wszyscy wiemy, że i tak jestem w trakcie stopowania tych lochów, więc nie zależy mi, żeby to przyspieszać jakoś bardzo, no ale tak czy inaczej, tutaj jeżeli chodzi właśnie o tego zarządcę areny, to będę sobie, no tak jak do tej pory, kupował po prostu codziennie skipa, no i niebawem już te maksymalne runki będziemy sobie mogli zdobyć, może to zrobimy na live'ie, potem wleci jakiś odcinek z szukania właśnie tych maksymalnych runek, no ale myślę, że to będzie gdzieś w okolicach E120, jak nie lepiej, żeby już mieć dość fajną szansę na te maksymalne runki, no bo no wiecie, jak wbijemy E100, no to już w teorii będzie ta szansa na maksymalne runy, no ale będzie ich naprawdę bardzo malutko lecieć, tak więc no będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, ale tak czy inaczej dzisiaj właśnie wchodzimy już powiedzmy w ten etap tego speeda, nie, tego E70, tego boosta, no i teraz do E100 tydzień, góra 2 tygodnie i już to będzie siedzieć, więc no tyle, to wam chciałem pokazać, to wam chciałem powiedzieć, także no chyba następny odcinek z tego Barda to będzie właśnie szukanie tych maksymalnych run, no bo póki co nic tu tutaj ciekawego się nie zapowiada, chciałem wam popokazywać jeszcze te lochy, ubicie tych 5 lochów, tak jak wspomniałem, wbiło nam jeszcze jeden level, więc tak naprawdę stopować lochy zacząłem na poziomie 374, co myślę, że jest nawet lepsze, nawet jakby mi się udało jeszcze 370 wbić, to by było fajnie, no ale już nie miałem czym, nie miałem dosłownie lochów, żeby poubijać, więc się generalnie z tym wstrzymałem, no i na tym 374 zacząłem te lożki stopować, no a teraz już mamy 377, więc póki co 3 levele wbiliśmy od tamtej pory samą awką, no i powolutku będziemy sobie tutaj lecieć, wszystko, taki krótszy odcinek, wreszcie udało mi się taki nagrać, ale teraz chyba do poniedziałku nie będzie żadnego odcinka, w niedzielkę sobie zrobimy streama, bodajże jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, z przebierania na W60 na weekendzie epickim i tam klikania lochów jakoś bardziej poklikamy, no i pewnie z tego
6 wleci odcinek w poniedziałek, przynajmniej taki jest plan, więc póki co chyba 3 dni będą bez odcinków, także możecie nadrobić te poprzednie, jak ich nie widzieliście i wszystko. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, tego kciuka w górę pamiętajcie, żeby zostawić, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie, co Wy sądzicie o Bardzie w komentarzach, czy nim gracie, czy Wam się znudził może, czy Wam się nie podoba, czy Wam się podoba, chętnie sobie Wasze opinie o tej klasie postaci poczytam. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, raz jeszcze trzymajcie się i cześć!